Jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika, wszystko wypiłaś. Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki
plecak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne, nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy i jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. A, i to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak, a masz? A masz? O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. O tak, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. I to wszystko. Nigdy nie widziałam tak małej koli. Ja z kolei miałam dużo więcej szczęścia. Więcej? To spójrzcie, jakie ja mam szczęście. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej butelki. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej szczęścia. Mary, ty pierwsza. Z przyjemnością. Muszę tylko jakoś otworzyć tę małą buteleczkę. Ale jak? Nawet moje zęby nie dają rady. Ale i tak się do niej dobiorę. No, otwieraj się! A masz! Taram! Mówiłam, że się do niej dobiorę. To jest pyszne. Szkoda, że tak mało. Emma, teraz twoja kolejna spróbowanie coli. W przeciwieństwie do Mary nie mam żadnych problemów z otwieraniem butelek. To jest takie pyszne. Ale myślę, że warto zrobić jakiś eksperyment. Sprawię, że kola będzie jeszcze smaczniejsza. Na przykład dodam do niej trochę miodu. Super! Jestem pewna, że smak mnie zaskoczy. Gotowe? Teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Myślę, że wystarczy. No i oczywiście lepiej nie pić coli na ciepło. Trzeba ją schłodzić. Gotowe. Można pić. A raczej jeść. Patrzcie. Ojej, to syrop o smaku coli. Zgadza się, wszystko dzięki miodowi i zimnej temperaturze.
jestem zachwycona. Chcę zjeść to wszystko naraz. Jak to się fajnie ciągnie. To musi być naprawdę dobre. Zgadzam się. Kurczę, miód sprawił, że moja ręka przykleiła się do butelki. Pomożecie mi, dziewczyny? Nie chcę się brudzić. Będę musiała użyć stołu. Gotowe. A rękę będę musiała po prostu oblizać. Okej, czyli teraz moja kolej na picie coli. Mam już nawet przygotowaną na tę okazję słomkę. Fajnie, co? O nie, ona nie może tak po prostu utonąć. Kurczę, na pewno nie wypiję coli w ten sposób. Dobrze, że mam jeszcze całą masę słomek. I spokojnie mogę z nich zrobić jedną długą słomkę. Emma proponuje pożyczyć jej pomysł. I cole. Co to jest? Dziewczyny! Jak wam nie wstyd? Czy nie uczono was, że nie należy zabierać cudzych rzeczy? Jaka chciwuska! Trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. Dobrze, że mam zawsze przy sobie mentosy. Gotowe. Będzie erupcja. Co się dzieje? Teraz cała się kleje. To straszne. W dodatku nie mam nic do picia. Chociaż muszę przyznać, że to było całkiem zabawne. Było warto. Na pewno nie najem się taką porcją. Kate, ten makaron jest ostry. Masz powody do radości. A ja mam pecha. Ty masz pecha? Czy w ogóle widziałyście to wiadro, które stoi przede mną? Dobrze, że tym razem Kate zaczyna. No dobra, nie jestem tchórzem. Z makaronem zdecydowanie sobie poradzę. Tym bardziej, że to jest taka mała porcja. Aaa, jakie to ostre! Aaa! Dziewczyny... Czeka was bardzo niemiła niespodzianka. To niezbyt dobre wiadomości. Emma, nie zazdroszczę ci. Im szybciej zjem tę bombę z opóźnionym zapłonem, tym szybciej dadzą mi spokój. No dobra, zaczynam. Na razie okej. Ojej, chyba wiem, o czym mówiła Kate. Jakie to jest ostre! Dawno nie widziałam takiej ilości ognia. O, teraz jest o wiele lepiej. Woda pomogła. Mary, przestań gadać. Czas zjadać swój makaron. Nie dam rady tego zrobić. Nie mogę. Ale spróbuję. Zaraz pokażę temu makaronowi, kto tu rządzi. Dziewczyny, robi mi się niedobrze. Emma, daj mi trochę wody. Jesteśmy przyjaciółkami, a przyjaciółki sobie pomagają. Pomóżmy więc Mary. Mary, trzymaj się. Uf, dzięki, już mi lepiej. Mogę jeść dalej. Tylko nie zapomnijcie mnie pryskać! Mary, zawsze możesz na nas liczyć. Przestańcie gadać! Wody! Ojej, skończyła się! Ratunku! Pomocy! Ojej. Dziewczyny, przepraszam za wasze włosy. Nie zrobiłam tego specjalnie.
Aj! Ostry kaktus! Ostry i bardzo duży! Duży? Chyba mojego jeszcze nie widziałyście. Słabo mi od samego patrzenia. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mary, upewnijmy się na twoim przykładzie. Ty pierwsza zjadaj kaktusa. Mam pomysł. Dlaczego po prostu nie pozbawię kaktusa wszystkich igieł? W ten sposób na pewno mi nie zaszkodzi. Ale fajnie wymyśliłam. Fuj. Smakuje tak sobie. Ale pomysł z pensetą się sprawdził. W ogóle się nie ukłułam. Emma, twoja kolej. Dobra. Też pozbędę się kolców. Ale zrobię to w znacznie bardziej efektowny sposób. Hajja! Gotowe. Emma, jesteś prawdziwym ninja. Brawo! Dzięki, bardzo się starałam. Ale dość gadania. Czas na jedzenie. Och, z czymś takim nawet ninja nie może sobie poradzić. Ohydne. Ble. Ale i tak trzeba to zjeść. Kto wymyślił te głupie zasady? Mam dosyć. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką jadłam. Kate, zostałaś tylko ty. Dlaczego mi to robicie? Chyba pójdę drogą Mary. Ja też wyciągnę wszystkie igły pensetą. Mam lepszy i szybszy pomysł. Kate, weź piłę. Piłę? Nie, dzięki, i tak nie umiem jej używać. Penseta mi wystarczy. Wszystko jasne. Ona raczej nie będzie się spieszyć. No, no i tak to było. Kurczę, ona jeszcze nie skończyła. Hej, no kiedy? Już! Już nie mam siły dłużej czekać. Przestańcie jęczeć, zostało tylko troszkę. Skończyłam! O, zasnęły. No dobra, będę musiała sama spróbować kaktusa. Pachnie całkiem nieźle. Fu! Dziewczyny miały rację. Smakuje obrzydliwie. Ale skoro wszyscy śpią, to nikt nie będzie wiedział, że go wyrzucę. O, co się stało? To ja. Niedobrze mi. Nawet przypadkowo strąciłam doniczkę. Biedna Kate. Tak, tak. Oh no! To przecież ostre chili. Monika przynajmniej ci się poszczęściło z wielkością porcji. Nie mam wyjścia. Będę musiała wypić tę ognistą mieszankę. To naprawdę gorący challenge. Nawet głowa mi się gotuje. Teraz moja kolej. Za ostre. Pilnie potrzebuję antidotum. Mleko wystarczy. Ulżyło mi. Dziewczyny, a może ja nie muszę tego pić? Nie ma mowy, Lily. Pij swój napój. Wezwijcie straż pożarną. Aha. Nie martw się, Lily, poradzimy sobie bez nich. Dziękuję. Tylko, że teraz zamarzam.
Taka mała huba-buba. To niesprawiedliwe. Nożyczki na pewno mi się nie przydadzą. Guma i tak jest pyszna. Idealnie zmieściła się w mojej buzi. Wyobrażam sobie, jak wielki balon powstanie z mojej huby-buby. Mnie nożyczki się bardzo przydadzą. Jakie to jest pyszne. Aha. Lili, pozwól, że odetnę ci jeszcze jeden kawałek. Co się dzieje? Chyba zaraz pęknę. Oh my God! Ale bombowa guma. No chodź do mnie, moja słodziutka. Co? Przecież powiedziałam chodź. Okay, here we go. O, tu jesteś. Oh no! Gotcha. Cześć, dziewczyny. Odetnijmy kawałek. Jednak go nie potrzebuję. Tak lepiej. To jest takie dobre. Monika, dokąd lecisz? Wyzwanie się jeszcze nie skończyło. Co mamy z tym zrobić? Chyba wiem. To żelek. Trzeba tylko trochę go powiększyć. Tak lepiej. Tylko spójrzcie, to jadalna maseczka na twarz. Skoro jestem jeszcze ładniejsza, no to mogę coś przekąsić. Wygodne i bardzo smaczne. Ciekawe, co ja dostałam. Coś bardzo ciężkiego. Nie martwcie się, nic mi nie jest. To się nazywa rozmiar. Czas na żelkowy koktajl. Bardzo orzeźwiający. To na deser. No to przygotujcie się wszyscy. To eksplozja żelków. Wspaniale. To jest takie pyszne. Nie mogę przestać. Żegnaj, dieto. What? What? Czemu mam najmniejszą porcję? A ja jestem największą szczęściarą. I miodu też mam bardzo mało. Awesome! Ale i tak to jest bardzo smaczne. Yeah!
Ja zaraz też spróbuję. Dodam miodu. To takie słodkie. Palce lizać. Uważaj, żebyś ich sobie nie odgryzła. Zostało jeszcze tyle miodu. Zjem wszystko do ostatniej kropli. Chyba się trochę ubrudziłam. Chwileczkę. Jest lepiej. Nie? No, teraz wyglądam niesamowicie. Teraz moja kolej. Lili, możesz mi pomóc? Z przyjemnością, Monika. Otwórz szeroko buzię. W ten sposób smakuje o wiele lepiej. Dzięki, Lili. Co my tu mamy? Czekoladowy diament. Mam pomysł. Sprawdźmy jeszcze raz. Był jednak zły pomysł. Aha. Jakie to pyszne. Yes. Okay. Teraz ja. Oh. Yes. Come on. Wow. Tak, to bardzo smaczne. Myślę, że przyda mi się biżuteria. Od razu lepiej. I smakołyk mogę zjeść w każdej chwili. Myślę, że Wendy ma za dużo czekolady. Musimy przywrócić sprawiedliwość. Oh, no. Gdzie się podział mój diament? Nie pozwolę nikomu ukraść mojej czekolady. Wracaj tu, Lili. Jest pyszny. Po prostu rozpływa się w ustach. To nuggetsy. Znowu miałam pecha z porcją. Myślę, że z sosem będą smakować lepiej. I miałam rację. To jest pyszne. Spróbujmy kawałek. Dodaj sosu, Monika. Aha. Z chęcią. Aha. Jakie to pyszne. Oh.
Mogę jeszcze? Tak, to dla ciebie. Bierz ile tylko chcesz. Czy został jeszcze jakiś sos? Mam wystarczająco dużo sosu dla wszystkich. Chyba przesadziłaś, Lili. Ale i tak jest pyszne. To się nazywa zwierzęcy apetyt. Mam nadzieję, że nas nie zje.